Cokolwiek zrobisz, znajdź Lafarge'a. Ostatnie słowa Briana odbijały się echem w mojej głowie, gdy szedłem w głąb miasta. Trzymałem plastikową torbę z zapasami, które zebrałem po drodze. Bandaże na ramię, mały scyzoryk, latarkę, kilka torebek mieszanki studenckiej i butelkę wody. Niewiele, ale wystarczy mi na podróż na północ w poszukiwaniu Lafarge'a. Lafarge. Jezu Chryste. Nawet nie wiedziałem, kim był ten facet i jak miałem go znaleźć. Brian jeszcze nie skończył opowiadać tej części historii, zanim oni. Potrząsnąłem głową. Mój wzrok drgał jak powietrze nad chodnikiem w upalny dzień. Skutki uboczne pigułki nasilały się i nie wiedziałem, jak długo potrwają. Widziałem teraz różne rzeczy. Kilka razy podczas spaceru po mieście wydawało mi się, że mężczyzna w meloniku odbija się w witrynie sklepowej. Nigdy go tam nie było, gdy odwracałem głowy, ale przysięgam, że jego odbicie było coraz bliżej. Uzmysłowiłem sobie, że to tylko moje oczy płatają mi figle. Przynajmniej miałem taką nadzieję. W każdym razie, dopóki pigułka działa, chroniła mnie przed ich urządzeniami sterującymi. Prawdziwą rzeczą, której należało się obawiać, było ustąpienie efektów ubocznych. Wtedy naprawdę będę w tarapatach. Urządzenia sterujące. Urządzenia kontroli umysłu. To wciąż brzmiało niedorzecznie. Nawet po tym wszystkim, co zobaczyłem dzisiejszego dnia. Istnieje rządowy spisek mający na celu kontrolowanie naszych myśli. Wszyscy w tym siedzą. Do kurwy nędzy. Są ćpuny, którzy myślą bardziej racjonalnie. Jaki miałem dowód? Dokumenty Briana zniknęły. Nikt inny nie mógł potwierdzić niczego, co widziałem. A ja w tym momencie miałem halucynacje z powodu pigułki. O mój Boże. Wypchnąłem Lindsay przez to cholerne okno. Czy w ogóle to zrobiłem? Czy cokolwiek z tego było prawdziwe? Czy może leżałem w szpitalnym łóżku, pieniąc się na ustach, krzycząc, idą po moje myśli, nie pozwólcie im mnie dopaść. Czy świat naprawdę był w niebezpieczeństwie? Czy po prostu, kurwa, postradałem? Cokolwiek zrobisz, znajdź Lafarge'a. Dobra, Brian, powiedziałem do siebie. Zrobimy to po twojemu. Pojadę na północ. Jeśli go nie znajdę, będę mógł cieszyć się szaleństwem do końca życia. Słyszałem, że to całkiem przyjemne. Jeśli jednak go znajdę... Cóż, pomyślę o tym, gdy do tego dojdę. Znalazłem miejsce, na którym zaparkowany był mój samochód. Po drugiej stronie ulicy od obskurnego punkowego baru, kilkanaście budynków od mojego mieszkania. Zawsze był tam parking, ponieważ starzy punkowcy czasami walili w samochody stołkami barowymi, aby przeżyć na nowo swoje dni chwały. Mój samochód miał kilka nowych wgnieceń, żadnych poważnych. Wsiadłem do niego i położyłem torbę na siedzeniu pasażera. Zadzwonił mój telefon. Wyciągnąłem go z kieszeni i zobaczyłem, że mama wysłała mi SMS-a. Co się dzieje? Zadzwoń! Rozejrzałem się. Ulica była całkowicie pusta, z wyjątkiem listonosza robiącego obchód. Spojrzałem z powrotem na telefon. To głupie ryzyko. Głupie. Ale musiałem spróbować ją ostrzec. Odblokowałem telefon i zadzwoniłem do mamy. Odebrała, a w jej głosie słychać było strach. Kochanie, co się dzieje?
Właśnie dzwoniła do mnie policja. Powiedzieli, że coś się stało, Lindsay. Wszystko u ciebie w porządku? Nic mi nie jest, mamo. Musisz mnie wysłuchać. Weź torbę, spakuj to, czego potrzebujesz i natychmiast jedź do cioci Klary. Nie zatrzymuj się, na nic nie czekaj. Po prostu wyjdź z domu i jedź tak szybko, jak to możliwe. O czym ty u licha mówisz? Masz jakieś kłopoty? Powiedz mi, co się dzieje? Nie mogę. Przepraszam, ale teraz naprawdę nie mogę. Jestem wplątany w coś dużego i mogą spróbować cię skrzywdzić. Wyjaśnię to później, ale jedź do Klary i powiedz wujkowi Jimowi, że ma moje osobiste pozwolenie na zastrzelenie każdego, kto wtargnie na jego ziemię. Spodoba mu się to, zaufaj mi. Kto próbuje cię skrzywdzić? Czy z Lindsay wszystko w porządku? Przełknąłem ślinę. Lindsay ma się dobrze, mamo. Po prostu... Brian i ja sprawdzaliśmy coś i naprawdę nie mam czasu na dalsze wyjaśnienia. Wiedziałam, że to ma coś wspólnego z Brianem. Odkąd go poznałeś, ten chłopak nie robił nic poza ograniczaniem cię. Jest leniwym gnojkiem i śmierdzi stęchłymi chipsami ziemniaczanymi. Nie wiem, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się spędzać czas... Mamo, czy ty mnie kurwa posłuchasz? Krzyknąłem. Jestem w niebezpieczeństwie. I to wielkim. A to oznacza, że ty też jesteś w niebezpieczeństwie. Wyjdź z domu i znajdź jakieś bezpieczne miejsce. Teraz rozumiesz mnie? Jak śmiesz? Nigdy nie sądziłam, że doczekam dnia, w którym mój własny syn będzie rzucał mięsem pod moim adresem sprzed jakiegoś brudnego baru jak jakieś o zwierzę. O mój Boże, mamo, czy możesz po prostu przestać i posłuchać? Czekaj. Czekaj, skąd wiedziałaś, że jestem przed barem? Cisza na drugim końcu słuchawki. Chcemy tylko tego, co najlepsze dla ciebie, kochanie. Szyba od strony kierowcy eksplodowała, gdy listonosz przebił ją zaciśniętymi pięściami. Sięgnął do środka, złapał mnie za kurtkę i mocno pociągnął. Krzyknąłem i uderzyłem go w głowę, próbując go odepchnąć. Ledwo drgnął pod moimi ciosami, a jego ręce zacisnęły się na moim kołnierzu. Chwyciłem kierownicę i odciągnąłem się od okna. Sięgnąłem w stronę siedzenia pasażera. Nóż był tuż poza zasięgiem moich palców. Drugą ręką namacałem jego twarz i wcisnąłem kciuk w jego oko. Jego uścisk nieco ustąpił, a ja chwyciłem nóż. Adrenalina buzowała w moich żyłach, kiedy machnąłem nożem i szaleńczo dźgnąłem go w twarz. Trzymał się. Jego oczy były nieruchome i zimne jak u wilka. Szarpnął mocniej, a ja poczułem, że przelatuję przez okno. Ogarnęło mnie chore przerażenie i mocno wbiłem mu nóż w szyję. Puścił i chwycił się za ranę. Otworzyłem drzwi samochodu i uderzyłem go w brzuch, a on upadł na jezdnię. Włożyłem kluczyki, wrzuciłem bieg i ruszyłem ulicą. Spojrzałem w lusterko wsteczne. Mężczyzna w meloniku stał obok listonosza i patrzył, jak odjeżdżam. Może to moja wyobraźnia, ale wydawało mi się, że skinął na mnie głową, gdy odjeżdżałem. Pod koniec dnia dotarłem do miejscowości, o której Brian wspomniał w swoim ostatnim liście. Było to stare nadmorskie miasteczko, ponad 300 kilometrów za miastem. Urokliwy, mały zakątek. Przypomniałem sobie, że Lindsay i ja zatrzymaliśmy się tam kiedyś w pensjonacie, kiedy zaczęliśmy się spotykać. Porzuciłem samochód w lesie, kilka kilometrów przed miastem i resztę dystansu pokonałem pieszo. Zaraz po ucieczce przed listonoszem wyrzuciłem telefon przez okno, a w kieszeniach miałem tylko kilka zmiętych banknotów i latarkę. W oddali zobaczyłem starą, zabytkową,
latarnię morską, która była znakiem rozpoznawczym miasta. Stała na skalistym brzegu, wciąż strzegąca okolicy, mimo że nie była używana od lat. Senne miasteczko nabierało kształtów, gdy zbliżałem się do linii brzegowej i szedłem cichą główną ulicą w popołudniowym świetle. W sezonie turystycznym ulica ta tętniła życiem, rodzinami kupującymi pamiątki i zajadającymi się tłustymi panierowanymi owocami morza. Teraz jednak miejsce było chłodne i ponure, a odgłos moich kroków wywoływał we mnie niepokój. Znaleźć Lafarge'a. Rany, Brian. Nie mogłeś dać mi trochę więcej wskazówek? Co mam zrobić? Wejść do miejscowego pubu i zapytać, czy ktoś go zna? Skręciłem za rogiem i zobaczyłem jedyny otwarty biznes w mieście. The Pink Coral Bar and Grill. Westchnąłem. Pieprzyć to. Otworzyłem drzwi i zauważyłem, jak wszystkie oczy wewnątrz patrzą na mnie oceniająco. Zdawały się mówić: drobny, mały, ładny chłopiec z miasta. Przypomniałem sobie, dlaczego nienawidziłem tego miejsca. Usiadłem przy barze i zamówiłem drinka. Kręciło mi się w głowie. Przetarłem oczy kciukiem i palcem wskazującym. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem mężczyznę w meloniku, odbijającego się w lustrze naprzeciwko mnie. Westchnąłem i odwróciłem się. Nic. Ło, spokojnie, kolego, nie ugryziemy cię, powiedział barman, a kilku mężczyzn się roześmiało. Zmusiłem się do śmiechu, próbując wyglądać normalnie. Co cię tu sprowadza? Zwiedzanie? Zapytał barman. Tak, wybrałem się na przejażdżkę po wybrzeżu, żeby się trochę zrelaksować. Odpowiedziałem. No, na pewno wyglądasz, jakby ci się to przydało, ważniaku. Więcej śmiechu. Chyba tak. Hej, słuchaj. Jest taki mój stary przyjaciel, który tu mieszkał. Nie widziałem go od lat. Nazywa się Lafarge. Wiesz może, czy wciąż tu jest? Barman uśmiechnął się szeroko. Hej! Ten dżentelmen szuka Lafarge'a! Zawołał. Goście wybuchli śmiechem i wszyscy odwrócili się, by na mnie spojrzeć. Tak, powiedział barman. Można powiedzieć, że ten stary świr wciąż tu jest. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Jasne, uśmiechnął się barman. Tylko w jednym miejscu. Stałem na cmentarzu, w plamie nikłego światła, patrząc w dół na skromny nagrobek przede mną. Sebastian Lafarge. 19 lutego 1951. 22 lipca. 2011. Razem będziemy rozświetlać ciemność. Dobra, Brian, wyszeptałem. Znalazłem go. Powiedziałeś, że będę wiedział, co zrobić, gdy go znajdę. I znalazłem, więc co teraz? Wyszedłem z cmentarza i wróciłem do miasta. Musiałem coś przegapić. Może Lafarge był tylko kryptonimem, a ja musiałem skontaktować się z nim w inny sposób. Może w miasteczku był jeszcze jeden Lafarge, a te kmiotki z baru tylko ze mną pogrywały. A może naprawdę zwariowałem. Moja głowa zaczynała czuć się lepiej. Pigułka przestawała działać. Albo zwariowałem, albo wkrótce przejmą kontrolę nad moim mózgiem. Tak czy inaczej, byłem w ślepym zaułku. Kopnąłem plastikowy kubek z logo latarni morskiej na chodnik. Łzy
przesłoniły mi wzrok. Ze wszystkich miejsc, w których ta historia mogła się zakończyć, dlaczego musiało to być tutaj? Dlaczego musiałem spotkać swój koniec w bzdurnym, małym, turystycznym miasteczku pełnym dupków, sprzedających gówniane żarcie, tanie pamiątki, głupie plastikowe kubki z tandetnymi latarniami morskimi nadrukowanymi na... Latarnie morskie. Razem będziemy rozświetlać ciemność. Pobiegłem w kierunku starej latarni morskiej, gdy różowe światło słoneczne zanikało na niebie. Wiatr chłostał mój płaszcz na skalistej ścieżce. Włączyłem latarkę i znalazłem stare, zardzewiałe drzwi z boku latarni. Były zamknięte, ale kilka solidnych kopnięć otworzyło je. Wspiąłem się po schodach do pomieszczenia z lampą i poświeciłem latarką dookoła. Było ciemno jak w grobowcu. Wszystko było zakurzone, a rozpadające się resztki starej lampy sterczały w tej ciemności, niczym goły szkielet. Rozejrzałem się dookoła. Poza wiekowym sprzętem nie było tu nic niezwykłego. Świetnie. Wygląda na to, że właśnie dodałem zniszczenie mienia do długiej listy przestępstw, za które zostanę aresztowany. Odwróciłem się w stronę schodów. Para masywnych rąk zacisnęła się na moich ramionach i rzuciła mnie z impetem na ziemię. Krzyknąłem, ale czarna postać przygniotła mnie i zakryła mi usta. Poczułem zimne ostrze noża na swoim gardle. Co ty tu robisz? Kto cię przysłał? Zażądał głos. Ręka odsunęła się od moich ust, a ja wymamrotałem między kolejnymi haustami powietrza. Mój przyjaciel Brian kazał mi przyjść. Ręka chwyciła moją twarz i obracała ją z boku na bok. Postać zeszła ze mnie i postawiła mnie na nogi. Przepraszam za to, powiedział głos. Musiałem się upewnić, że to ty, a nie oni wykorzystują twój mózg. W dzisiejszych czasach nie można być przesadnie ostrożnym. Kim jesteś? Powiedziałem. Stanął w świetle księżyca. Nazywam się Sebastian Lafarge. Mamy wiele do omówienia, przyjacielu.